Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witajcie w 47. odcinku Głowy Pisarza, czyli w podcaście dla pisarzy i wszystkich zainteresowanych procesami budowania literatury. Dziś nawiążę poniekąd do poprzedniego odcinka, czyli do odcinka pod tytułem Sztuka jest sztuczna i opowiem Wam o tym, czym jest pozór estetyczny. Tak jak powiedziałam przed chwileczką, będzie to poniekąd nawiązanie, a poniekąd zupełnie inna, znowu przewrotna perspektywa. Być może nawet ocenicie ją jako właśnie sprzeczną z poprzednim odcinkiem opowiadającym o sztuczności i o pewnym kuglarstwie sztuki. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego słuchowiska na temat, który brzmi pozór estetyczny. Pozór estetyczny to jest coś takiego, co służy, jak sama nazwa wskazuje, pozornemu, czyli powierzchownemu ozdobieniu. Jeżeli w powieści roi się od metafor czy porównań, czy innych środków stylistycznych, czy innych środków poetyckich, które służą dekorowaniu treści literackiej, ale nic do tej treści grubego, twardego, potężnego, mięsistego nie wnoszą, to wszystkie te elementy możemy przypisać pojęciu właśnie pozoru estetycznego. Wielu młodych, początkujących, debiutujących pisarzy stosuje mechanizm, który nazywa się pozór estetyczny, bo powiedziałabym właśnie, że jest to cały mechanizm, który zachodzi w głowie pisarza, nie tylko konkretny środek, a właśnie cały mechanizm, pewna mechanika rozumowania działania. I wielu młodych, początkujących, debiutujących twórców stosuje właśnie tę mechanikę rozumowania, tę mechanikę myślenia, która prowadzi do pozoru estetycznego czy do pozorów estetycznych. I dla całkowitej jasności od razu nadmienię, sama przed laty nie byłam wcale wolna od pozoru estetycznego i swego czasu nie znałam w ogóle tego pojęcia, nie zdawałam sobie sprawy z jego realnej obecności w moich próbach pisarskich, literackich, ale ta rzecz, ów pozór estetyczny również w moim pisarstwie, w mojej początkowej literaturze się zawierał. I mówię tutaj o czasach sięgających przestrzeni daleko dalej położonej niż mój debiut powieściowy, wydawniczy. Chociaż jednocześnie z typową dla mnie szczerością, otwartością powiem, że ta rzecz, czyli ów pozór estetyczny, jeszcze pobrzmiewa w mojej literaturze, jeszcze stale przytrafia mi się wpojenie pozoru estetycznego do swojej literatury, chociaż już znam to pojęcie, znam zagrożenia, jakie z tego pojęcia dla pisarza, a w następstwie również dla czytelnika płyną. Niemniej nie jestem bezpieczna. To nie jest tak, że umysł pisarza jest bezpieczny wraz z latami, które upływają, bo pisarz już dużo się nauczył i tyle wie. Absolutnie tak nie jest. Materia pisarska, materia literacka w sensie tworzywa ciągle roztacza przed nami, pisarzami, różne wyzwania i czasem te kolejne, nowe, następne wyzwania powodują to, że musimy czy tak po prostu się z nami dzieje, bo nie jesteśmy nieomylni, że cofamy się kilka kroków wstecz,
po to, by od nowa zbadać swoje stare błędy. Więc tak się zdarza mnie również dzisiaj, że ciągle gdzieś ten pozór estetyczny pobrzmiewa. To jest zjawisko niedobre, bo każda dekoracja, która jest jedynie dekoracją, która nie wnosi nic głębokiego do fabuły, do treści, do jakości utworu literackiego. Jeżeli jakiś element konstrukcyjny, kompozycyjny, jakiś walor powieści czy innego utworu literackiego jest jedynie, wyłącznie dekoracyjny, ozdobny, to przybiera format właśnie pozoru estetycznego i do niczego konstruktywnego, do niczego realnie atrakcyjnego nie służy. Czym jest pozór estetyczny? To jest taka mechanika myślenia, którą najczęściej możemy zobaczyć, namierzyć w literaturze, w tych jej fragmentach, które dotykają tematów miłości, seksu, erotyki albo wątków śmierci. Czyli to, co jest najbardziej w życiu człowieka, w życiu ludzi w ogóle, wyzwalające wielorakie emocje, uczucia i przemyślenia, to wszystkie te obszary są najbardziej narażone na stosowanie pozoru estetycznego, czyli wszystkie największe dramaty, czy to będzie miłość, czy to będzie wojna, nie bez powodu łączę teraz te dwa pojęcia miłość i wojna, bo właśnie o tego rodzaju kalibrze tematów w tej chwili mówię, to co jest najbardziej dotykające bezpośrednio jednostkę ludzką, to jest najbardziej w literaturze narażone na stosowanie pozoru estetycznego, bo wszelkie dramaty życiowe powodują wybuchanie w nas, pisarzach, i potem w nas, czytelnikach, tak wielu emocji i tak bardzo rozogniają nasz temperament, że bardzo łatwo wtedy popaść w pewną iluzoryczność, ale w iluzoryczność rozumianą zupełnie inaczej niż opowiadałam w poprzednim odcinku Głowy pisarza. Tutaj dzisiaj rozumiem tę iluzoryczność nie jako świadomie dobraną na potrzeby literatury kreację, tylko jako właśnie wydmuszkę, coś co przenika do tekstu literackiego, a nie służy temu tekstowi. Coś, co jedynie napucha, rozdyma tekst literacki, dekorując go, ale nie daje w zamian niczego realnie ciężkiego, takiego właśnie mięsistego, co moglibyśmy nieomal zważyć w rękach i powiedzieć, że tak, ta powieść, ta tematyka ma dla mnie jako czytelnika realny ciężar. To, co jest opisane w tej powieści, jest dla mnie jako dla czytelnika namacalne, wymierne. Jeśli chcemy jako pisarze, żeby nasza powieść właśnie miała ów realny ciężar dla naszego czytelnika, żeby coś wnosiła do jego życia, żeby dawała mu przygodę, przeżycie, odkrywanie nowych obszarów emocjonalnych, poznawczych, to nie możemy popadać w pozór estetyczny, bo pozór estetyczny jest jak broszka przypięta z zewnątrz do naszej jakości literackiej. Tym jest właśnie pozór estetyczny. I tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo często pozór estetyczny idzie w parze, ciągnie się za tematyką erotyki, seksualności i również brutalności. Jakimś przedziwnym trafem psychologicznym, być może psychiatrzy, psychologowie teraz mogliby się wypowiedzieć głębiej, bardziej merytorycznie, dlaczego tak jest. Bo ja osobiście nie mam kompetencji do tego, żeby stwierdzić, dlaczego tak jest. Ale tak jest, że i piękne doznania seksualne,
i zupełnie przeciwne doznania, czyli brutalność, agresja, wojna, jakoś idą emocjonalnie, literacko w parze. I jedne i drugie obszary, czyli te miękkie, atrakcyjne, erotyczne i również te wojenne, brutalne, agresywne, z równym natężeniem obfitują w pozory estetyczne. Dlaczego tak się dzieje? Nie mnie oceniać, dlaczego tak się dzieje, natomiast obserwuję to w literaturze, że tak się właśnie dzieje. I wtedy mamy do czynienia z pozorem estetycznym. I tu zatrzymam się na chwilę przy wątku śmierci. Jeżeli w powieści występuje śmierć, to ona bardzo często bywa opromieniona. I takie zjawisko opromieniania śmierci lub innych zjawisk dramatycznych, innych zjawisk poruszających emocjami, to jest to, co głównie charakteryzuje pozór estetyczny. Jak zatem unikać pozorów? Jak unikać pozorów estetycznych? Jak nie chwytać się w pułapkę pozorów estetycznych? Co zrobić z tym fantem? Najprostsza recepta powiedziałaby Wam teraz, że żeby unikać pozorów estetycznych, to trzeba postępować wprost. Czyli do pisania swojej literatury trzeba dobierać takie słownictwo, takie wyrażenia, takie sformułowania, taki język, który będzie atakował zawsze jądro problemu, tematu, wątku, o którym chcecie opowiedzieć swoim czytelnikom na piśmie. Czyli pisanie wprost, pisanie precyzyjne, precyzyjne operowanie językiem, teoretycznie, hipotetycznie mogłoby nas uchronić przed stosowaniem pozorów estetycznych. Ale to niestety, bardzo mi przykro, ale to nie do końca takie proste, bo prawda jest też taka, że im bardziej atakujesz coś wprost, im bardziej bierzesz coś na celownik, tym bardziej to coś literacko się tobie wymyka, ucieka tobie. Na tym też polega zadziorność tej zabawy, tego całego tworzywa, jakim jest robienie literatury, że to nie jest wszystko takie proste, zero-jedynkowe, bo właśnie prawda jest taka, że jeżeli chcemy coś bardzo powiedzieć wprost, to w praktyce odbywa się to, toczy w taki sposób, że wtedy właśnie kluczymy. Wtedy meandrujemy semantycznie. Jak zatem zrobić, sprowokować coś takiego w swojej literaturze, żeby pisać wprost? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma na to prostej, jednej, mądrej metody. Ja jedynie mogę przytoczyć Wam swoją nieudolną praktykę pisarza, ale też mogę przytoczyć Wam takie sprawy, których uczę się stale od wybitnych, wspaniałych pisarzy. I jednym z takich wybitnych, wspaniałych pisarzy jest Hanna Krall. I Hanna Krall wielokrotnie opowiadała o tak naprawdę właśnie o iluzoryczności słowa i o precyzji słowa. I w przypadku Hanny Krall jej dorobek literacki świadczy o tym, że prostota, pewien minimalizm semantyczny jest odpowiedzią na nasze dzisiejsze wyrażane w tym słuchowisku bolączki. I ja bym była bardzo skłonna tutaj ukłonić się ładnie pisarce Hannie Krall, wybitnej, wytrawnej pisarce, bo też uważam, że podążanie swoją myślą za pewnym minimalizmem, prostotą formułowania myśli, to jest jedyne, co może nam, pisarzom, tak naprawdę pomóc w wyrażaniu tego, co chcemy wyrazić.
bo podążanie za ścieżką właśnie dekoracji, malowniczości, plastyczności, to zwykle z przeważającą większością źle się dla pisarza kończy. I sama mam przyjemność pracować też z takimi pisarzami na poziomie wydawniczym, gdzie właśnie fantazja pisarzy, ich tęsknota do pewnego zdobienia tekstu rozdmuchuje istotę tego tekstu. Ci pisarze nie znają pojęcia prostoty, prostolinijności. Wydaje im się, że zdobienie zawsze załatwi jakby sprawy klimatu literackiego, pewnego anturażu literackiego. To jest oczywiście bardzo, bardzo złudne. Zdobienie niczego nie załatwia. Zdobienie po prostu zdobi. Jeżeli zdobienie ma zdobić po coś, to musimy tam ucementować, ukorzenić to konkretne zdobienie w naszym tekście w jakieś takie cechy, które podbiją naszą fabułę, które do czegoś będą służyły. Więc jak unikać pozorów, a zwłaszcza jak unikać pozorów estetycznych. Piszmy wprost, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że pisanie wprost nie jest całkowitym rozwiązaniem, bo jak powiedziała Hanna Kral, słowa nie wyrażają dokładnie tego, co chcemy wyrazić. Słowa dotykają jakiejś warstwy niewyrażalnej w naszym życiu, a ponieważ słowa nie wiedzą o tym, że nie mogą czegoś wyrazić, to dopiero w rezultacie wyrażają. I choć brzmi to karkołomnie, dziwacznie, wydaje mi się, że warto zanurzyć się w tych słowach Hanny Kral i połączyć je z tym wszystkim, o czym próbuję Wam opowiedzieć dzisiaj. Dlaczego literatura nie lubi pozorów, a zwłaszcza dlaczego nie lubi tych pozorów właśnie estetycznych? Dlaczego? Dlatego, że literatura pozorowana, literatura zdobiona, literatura pełna dziwnej, malowniczej ornamentyki semantycznej, to jest taka literatura, która jest egzaltowana, która jest złudnie napuchnięta, która jest niczym dziwny balonik wypełniony helem, puszczony wprost do nieboskłonu i z ziemi jako czytelnik obserwuje się taki balonik, który mknie do nieba i cóż to nam daje, cóż to zmienia? Otóż nic. Literatura mięsista, prawdomówna, prawdopodobna, wiarygodna. Co więcej, co najważniejsze według mnie, literatura hipnotyczna, taka, która wsysa, wciąga do swojego uniwersum. To jest taka literatura, która jest tym balonikiem wypełnionym helem, który czytelnik przez cały czas trzyma w garści na sznurku. To jest literatura, która ma wartość, która się nie wymyka. Jeżeli literatura jest tylko kolorowa i śliczna, to rozmydla się. Dlatego literatura nie lubi pozorów, bo literatura chce być dogłębna, chce drążyć w labiryntach międzyludzkich, chce do czegoś skłaniać, chce do czegoś prowokować, chce coś unaoczniać. Nawet jeżeli literatura jest, powiedzmy, przenośnie jakimś malunkiem, szkicem na temat rzeczywistości, to tej literaturze, jeżeli ma ona być wartościowa, o coś chodzi. O co? O to, żeby właśnie wessać do swojego uniwersum, do swojego świata przedstawionego czytelnika. Dlatego literatura nie lubi pozorów i nie lubi pozorów estetycznych.
nie lubi literatura tego, jeżeli śmierć bohatera literackiego jest bardzo na przykład punktowa, twarda, a narrator czy autor opromienia tę śmierć, nadaje jej jakiś zupełnie z punktu widzenia fabuły bezużytecznych walorów. To jest niewłaściwe. I jeszcze chcę dodać w tym rozdziale taką rzecz, bo myślę sobie, bo komu mam myśleć, jak nie sobie, myślę sobie, że najlepiej uczymy się zawsze, czy inspirujemy się zawsze konkretnymi przykładami. Więc ja dzisiaj chcę podać Wam przykład swojego opowiadania i link do tego opowiadania znajdziecie oczywiście w opisie pod dzisiejszym słuchowiskiem. Jest to opowiadanie pod tytułem I stąd się biorą chmury. I to jest takie opowiadanie właśnie, w którym opisałam je niespełna rok temu, czyli stosunkowo bardzo niedawno, ale nadal po ponad 18 latach parania się pisarstwem, robieniem literatury, jeszcze wpadłam właśnie w pułapkę owego pozoru estetycznego. To jest opowiadanie I stąd się biorą chmury, w którym zależało mi bardzo, takie były moje intencje pisarza, żeby roziskrzyć emocje czytelnika, żeby pokazać w tym opowiadaniu jakąś warstwę ludzkich kompleksów i unaocznić czytelnikowi, do jakich straszliwych dramatów mogą zwykłe, przyczajone kompleksy ludzkie doprowadzić. Powiedzmy, taka była moja intencja tego opowiadania. I co się stało? Popadłam właśnie w pułapkę pozoru estetycznego. To znaczy, to opowiadanie moje stało się bardzo egzaltowane, bardzo napuchnięte w taki niedobry semantycznie, w pompatycznie niedobry semantycznie sposób. I to się właśnie stało w tym opowiadaniu. Jego intencje były śliczne, pozytywne, służące ludziom. Chciałam pokazać jakiś dramat i chciałam pokazać ten dramat bohaterki literackiej tego opowiadania tak bardzo, że aż spłyciłam, aż za dużo właśnie pewnej malowniczości, egzaltacji tam włożyłam, za dużo metafor, za dużo plastyczności. I to jest właśnie świetny przykład na to, jak nie pisać opowiadań, jak nie pisać opowiadań. I zachęcam Was serdecznie do kliknięcia linku, który umieszczam w opisie pod dzisiejszym słuchowiskiem. Tak, nie wstydzę się tego zrobić. Obiecałam Wam w pierwszym odcinku całego tego podcastu, czyli Głowy Pisarza, że będę dzieliła się z Wami również swoimi błędami. Nie tylko odkryciami, ale właśnie błędami. I do takich zalicza się to moje opowiadanie pod tytułem I stąd się biorą chmury. Chciałam, żeby było malownicze, żeby było wzruszające, ale popadłam w pozór estetyczny i niedobrze ono brzmi. Jaki rezultat osiągnęłam, przeciwny do zamierzonego. Otóż to opowiadanie brzmi bardzo, powiedziałabym dzisiaj, po tym niespełna roku, naiwnie, wręcz może infantylnie. Niedobrze to opowiadanie się czyta, niedobrze ono brzmi. Dlaczego? Właśnie dlatego, że chciałam je udekorować. I chciałam je udekorować po coś, ale to mi się zupełnie nie udało. I pewna prostota, oszczędność, metafor poszłaby tej mojej pierwotnej intencji, temu opowiadaniu, dużo bardziej na plus.
Bardzo chciałabym, żeby z dzisiejszego odcinka wybrzmiał taki przekaz, że wasza literatura będzie wartościowa wtedy, kiedy będzie bardzo skrzętna. Chciałabym, żebyście odebrali z tego odcinka coś takiego, taki ładunek, nie wiem, czy motywacji jakiegoś motoru napędowego do tego, żebyście poczuli w sobie, uświadomili sobie, że wasza literatura będzie miała najgłębszy sens wtedy, kiedy będzie budowana, i to słowo wydaje mi się tutaj najbardziej korzystne, kiedy będzie budowana w sposób skrzętny, czyli nie w sposób zdobny, nie w sposób malowniczy. Oczywiście możemy rozpączkowywać teraz na poszczególne konwencje literackie, bo co konwencja, to inne warunki techniczne, warsztatowe, to prawda. Ale jeżeli chcemy operować na pewnym poziomie ogólności, to wtedy możemy powiedzieć, że każda literatura, która jest pisana w sposób właśnie skrzętny, prostolinijny, niewydumany, nie nazbyt ozdobny, będzie literaturą w odbiorze czytelnika prawdomówną, wiarygodną, służącą właśnie wspomnianej wcześniej w słuchowisku przygodzie, chęci poznania innego świata, innego spojrzenia, innej perspektywy, innego, osobnego uniwersum, właśnie tego uniwersum literackiego. I na zakończenie jeszcze tego odcinka chciałabym powiedzieć, że zapraszam was serdecznie do nowo powstałej grupy Niebieskie Pingwiny, którą zapoczątkowałam, zorganizowałam w portalu społecznościowym Facebook i którą prowadzę przy wsparciu pisarki Martyny Goszczyckiej. Martyno, pozdrawiam cię serdecznie i was zapraszam do zapisania się do właśnie tej grupy, czyli do Niebieskich Pingwinów, grupy dla pisarzy przede wszystkim. I jeszcze chcę powiedzieć, że zachęcam was do obserwowania mojego fanpage'a również w serwisie Facebook, bo niebawem odbędzie się przedsprzedaż mojej zapowiadanej również w tym podcaście najnowszej powieści pod tytułem Kobiety i szatani, a w ramach przedsprzedaży czeka was pewna niespodzianka plastyczna, którą osobiście wykonam, więc zapraszam was do śledzenia właśnie mojej strony fanpage na Facebooku. I na dziś to wszystko. Powoli wychodzę z zapalenia gardła, z niedomagania moich migdałków i mam nadzieję, że niebawem przyniosę wam jeszcze zupełnie świeże wieści, bardziej dynamiczne treści podcastowe. Dziękuję wam ślicznie za dzisiaj i do usłyszenia znowu niebawem w kolejnej odsłonie Głowy Pisarza.